Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W poniedziałek wschodnie krańce Polski pozostaną na skraju rozległego wyżu rosyjskiego. Na pozostałym obszarze naszego kraju będzie oddziaływał układ niżowy znad Szkocji. W Polsce na ogół powinno być pogodnie. Jedynie pod wieczór wzdłuż zachodniej granicy zacznie się chmurzyć i tu może niestety pokropić. Poza tym padać nigdzie nie powinno. Nad przeważającą część Polski napłynie ciepłe atlantyckie powietrze. Dla odmiany na krańcach północno-wschodnich będziemy oddychali nieco chłodniejszą kontynentalną masą powietrza. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Na termometrze zobaczymy do 26 stopni na wschodzie, 28 na zachodzie, od 22 do 28 na południu, do 20 na północy. Uwaga, będziemy odczuwali dość silne podmuchy południowo-wschodniego wiatru. Biometr z tego powodu będzie wszędzie niekorzystny.